Niektórym było ciężko wstać dzisiaj z rana, tym bardziej doceniam, że jest tyle osób na sali. Chciałem bardzo podziękować pięknie za udział miasta za zaproszenie mnie na tę konferencję i Polskiej Izbie Zielarsko-Medycznej za to, że mam szansę przed Państwem wystąpić. Ja jestem żywym dowodem na to, że istnieje możliwość wyłączenia tak zwanej medycyny alopatycznej, akademickiej, jak i nie nazwać z dziełolecznictwem. Jest to naprawdę możliwe. I to, o czym mówiła Pani Profesor Pan Niemczura wczorajszym, że nie chodzi o to, żeby jedną medycyną zastępować drugą medycynę, tylko żeby znaleźć taki złoty środek, żeby połączyć te dwa rodzaje leczenia i zrobić to, o co tak naprawdę nam chodzi w medycynie. Nieważne, jaki rodzaj medycyny, jakim rodzajem leczenia się zajmujemy. Czyli najważniejsze jest, żeby to było bezpieczne i skuteczne. I właśnie takie połączenia są możliwe. Zaraz staram się Państwa, postaram się przekonać, jak to mniej więcej działa. Proszę Państwa, czy lepsze jest wrogiem dobrego, taki trochę przewrotny tytuł mojej prezentacji, właśnie mówi o tym, że zawsze coś można zrobić lepiej i że lepsze nie musi być wrogiem dobrego. Proszę Państwa, to wszystko, o czym ja będę mówił, to nie są jakieś moje wymysły, tylko jest to wszystko oparte na badaniach naukowych. Ja zawsze korzystam ze źródeł naukowych. I tak naprawdę, jeżeli wyszukujecie jakiekolwiek informacje na temat ziołolecznictwa, na temat leczenia chorób pasożytniczych, większość ludzi korzysta z tej wyszukiwarki Google. Ja nie mówię, że doktor Google się myli, ale on nie wie wszystkiego. Tak naprawdę, jeżeli chcecie znaleźć takie naprawdę solidne informacje, to trzeba wykorzystywać tak zwane wyszukiwarki naukowe. Taką podstawową, najpopularniejszą jest Google Scholar, ale jest też SciSeal, Science, bo tych wyszukiwarek jest bardzo dużo. I naprawdę proszę tam szukać. I jeżeli, ja wiem, że my ulegamy łatwo takiej fascynacji, że coś pomogło panu Waldkowi z Warzywniaka, czy pani Krysi z Turuszu III, to znaczy coś działa. Nauka niestety opiera się na statystykach. Ja wiem, że statystyki kłamią, ale musi być jakaś baza naukowa, żeby coś stało się obowiązującym standardem. Muszą być jakieś badania przeprowadzone. I dlatego ja zachęcam do tego, żeby jednak jakąś bazę naukową zawsze mieć do tego programu leczenia, który podejmujemy. Proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, że wszyscy mamy bogate życie wewnętrzne. Ostatnio jest boom, ja się tym zajmuję od bardzo, bardzo dawna. Jestem wielkim fanem mikrobiomu człowieka i uważam, że bardzo, bardzo wiele chorób, tak jak mówił pięknie Hipokrates, zdrowie rodzi się w jelitach. Miał też drugie powiedzenie, mniej znane. Mi się bardziej podoba, bo bardziej wybudza po obfitym śniadaniu, czyli że śmierć staje się w jelitach. Ja uważam, że tak naprawdę poprzez regulację naszej flory jelitowej, poprzez poznanie flory jelitowej możemy zatrzymać albo leczyć bardzo, bardzo wiele chorób, modyfikować przebieg tych chorób. Proszę Państwa, to nasze bogate życie wewnętrzne, które każdy z nas ma i dla Państwa informacji, tylko 30% tego naszego życia wewnętrznego mamy wspólnego. 70% to jest tak, jak nasze linie papilarne na palcach, każdy z nas ma zupełnie inne. Czyli stosowanie wszystkich na przykład tych samych probiotyków nie ma sensu, bo każdy z nas ma inne zapotrzebowanie na inne szczepy probiotyków. Oczywiście producenci starają się to jakoś, że tak powiem, ominąć, dając milion probiotyków, 10 miliardów szczepów i tak dalej. I to ma być uniwersalne dla każdego. Oczywiście najlepiej by było zbadać to jelitowo i dostosować. Na ten moment jeszcze w zasadzie nikt tego nie robi, ale to jest przyszłość. Ale nasze bogate życie wewnętrzne to nie tylko bakterie, które mogą być naszymi przyjaciółmi, mogą być naszymi wrogami, mogą być obojętne, ale życie pokazuje, że te, które są jak gdyby obojętne, zwykle jak jest szansa, to nam zawsze dokopią w którymś momencie, jeżeli nasza odporność nie działa tak, jak powinna. Są to też, proszę Państwa, pierwotniaki. Są to priony, są to pasożyty mniejsze lub większe, są to pierwotniaki, są to grzyby kandydatki. I to wszystko tworzy też nasz bogaty świat wewnętrzny. I te relacje pomiędzy tymi przedstawicielami naszego życia wewnętrznego bardzo znacząco wpływają na stan naszego zdrowia. Proszę Państwa, my się zajmujemy leczeniem chorób pasożytniczych i odchleszczowych. Ja jestem pediatrą, 26 lat pracuję w zawodzie. I bardzo dużo się zmieniło w moim życiu, od kiedy moja żona została, która tutaj jest, została moim szefem, bo ona jako ekonomista na wszystko patrzy właśnie przez pryzmat statystyk, tabel, kwestionariuszy i tak dalej. I to rzeczywiście, jeżeli chodzi o pracę naukową, bardzo nam ułatwia. Ale Państwo wiecie, jest coś takiego jak wywiady lekarskie, bo pacjenta badamy i prowadzimy tak zwane wywiady lekarskie. Jak mamy mistrz nauczyciel profesor Leus, wywiad to był imperialistyczny, to był człowiek starszej daty, a wywiady lekarskie. Ten język lekarski jest taki bardzo zawiły. I proszę Państwa,
z żoną stworzyliśmy taką ankietę. Ta ankieta zastępuje bardzo pogłębione wywiady lekarskie. Oczywiście tylko pierwszą stronę tej ankiety. Tam jest około 100 pytań. I ja w momencie troszeczkę się stałem takim komputerem, bo w momencie, kiedy pacjent do mnie wchodzi, ja na niego patrzę, biorę ten scenariusz, mi się tworzy obraz tego pacjenta, już to skanuje, jak gdyby tak instynktownie, bo znam to na pamięć, bo od lat to prowadzimy. Mamy, proszę Państwa, kilka tysięcy tych ankiet. Z tych ankiet wynikają bardzo ciekawe wnioski. Część tych wniosków ja dzisiaj przedstawię. Są to takie typowe objawy związane z właśnie z zakażeniami pasożytniczymi. Czasami niektórzy ludzie się na mnie obrażają, bo ja lubię tak czasami wyskoczyć, bo ta chęć pomocy ludzi u lekarza zawsze jest. Kogoś zobaczę na lotnisku i podejmuję, proszę pani dziecko na wach listę, skoro pani zrobi takie i takie badania. Ludzie się obrażają. Raz nam się zdarzyło, że mieliśmy taką sytuację, przyjęliśmy do Hiszpanii z żoną i właśnie na lotnisku zwróciłem uwagę takiej pani, mąż pani chciał mnie pobić, ale spotkaliśmy krok później. Mówi, pan miał rację, rzeczywiście była taka lista ludzka. Niesamowite. W tym nie ma nic niesamowitego. Wystarczy patrzeć na pacjenta, obserwować jego zachowanie, skóra, włosy, paznokcie. Pewne rzeczy widać od razu, wystarczy tylko popatrzeć na tego pacjenta. Proszę Państwa, ostatnio mówi się, że w Polsce pasożytów nie ma. Dlaczego nie ma? Dlatego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, a w Unii Europejskiej pasożytów nie ma. Proszę Państwa, ja się nie twierdzi, że jest więcej pasożytów niż kiedykolwiek było, dlatego, że po pierwsze, kiedyś odprowadzało się profilaktycznie ludzi parasytowo, a po drugie, Polacy coraz częściej podróżują, jeżdżą do ciepłych krajów, przełożą do pasożyty, w przypadku których przebieg kliniczny choroby jest zupełnie inny. W związku z tym często lekarze nie są przygotowani na rozpoznawanie tych zakażeń pasożytniczych. I dlatego ja uważam, że te żałosne parę godzin parasytologii na Uniwersytecie Medycznym to jest za mało. Ja od lat walczę, żeby było więcej tych godzin, żeby lekarz potrafił rozpoznawać choroby pasożytnicze, żeby wiedział, jak to diagnozować, jak to leczyć. Walczę o to, żeby ta diagnostyka ulegała poprawie, bo to wszystko jakoś tak troszeczkę uległo wyciszeniu. Proszę Państwa, ja celowo wybrałem to piękne stworzonko, to jest samica owsika ludzkiego. Zwróćcie Państwo uwagę, że w tej samicy owsika ludzkiego, tutaj, ona ma taki koszmarny żywot, bo samica owsika żyje tylko miesiąc. Po miesiącu składa pomiędzy 8 a 10 tysięcy jaj. Całe jej ciało jest wypełnione jajami. Wiecie, jak wygląda owsik? Taki włosek, długości centymetr, no 12 mm. Tam jest 8 tysięcy jaj. To wy możecie sobie wyobrazić, jakiej wielkości są te jaja. I dlatego, wbrew temu, co się powszechnie uważa, to nie jest jedynie choroba trudnych rąk. Wystarczy, że wejdziecie do pokoju dziecka, które ma owsiki i zainhalujecie powietrze, to co poleci do płuc, na przykład odpornościowo posprzątane, to co powiecie ze śliną trafiony zatopiony. Jeżeli jest owsica, leczy się całą rodzinę. Nie ma możliwości, żeby nie byli zarażeni. Mogą nie mieć objawów, bo wbrew powszechnemu mniemaniu świąt odbytu występuje tylko jakieś 30-40% osób. Czyli jak jest świąt odbytu, zwykle jest owsica, ale jak nie ma świąt odbytu, znaczy te owsicy nie ma. Leczcie całą rodzinę. Czyli ona żyje miesiąc, składa te 80 tysięcy jaj, jest tak tym wykończona, że po prostu zdycha po tym złożeniu jaj. Co jest jeszcze istotne przy owsicy? Jest to tak zwane zjawisko retroinwazji. Jeżeli, proszę Państwa, człowiek ma owsicę, samica owsika, czy tych samic, które jest wiele, wychodzą w nocy w okolicy odbytu, składają jaja. Jeżeli te jaja zalegają tam dłużej niż 6 godzin, z tych jaj wylegają się larwy i larwy wstecznie wędrują do góry, czyli jest samozarażanie. Jest ten mechanizm samozarażania. To jest jeden z nielicznych pasożytów, przy których tak ten mechanizm występuje. To jest klasyczne jajo, proszę Państwa, to jest zwinięta w spirale, to jest przerwa, tak? A to jest zwinięta w spirale właśnie larwa owsika ludzkiego. Tak naprawdę jaja w listy ludzkiej, czy w listy psiej, czy kociej wyglądają bardzo podobnie, tylko są dużo większe. Proszę Państwa, celowo wybrałem owsika ludzkiego, dlatego że on jest uważany za takiego wiecznego przyjaciela ludzi, za takiego pasożyta, który nam krzywdy nie robi, tak trochę pupa poswędzi, dzieciak pozgrzyta zerwami, nie wiśli się, ale generalnie nic się nie dzieje. I tylko na podstawie tego najmniejszego pasożyta, takiego potocznie uważanego za nieszkodliwego, opowiem Wam, jak to wygląda. Proszę Państwa, owsica bardzo często odpowiada za stany zapalne narządów miednicy. My sobie nie bardzo radzimy z tymi stanami zapalnymi narządów miednicy, dlatego że nie bardzo potrafimy znaleźć przyczyny. Ale jak nie ma przyczyny, no to trudno leczyć. Leczenie objawowe do niczego nie prowadzi, jak Państwo wiecie. A właśnie te stany zapalne narządów miednicy, wywołane przez owsicę, bardzo często skutkują zakażeniami dróg moczowych i zaburzenia funkcji pęcherza moczowego. Ja bym wyśmiał, że mieliśmy około 2000 pacjentek z zawracającymi zakażeniami dróg moczowych powodowanych przez owsiki. Co ma owsik do zakażenia dróg moczowych? Proszę Państwa, samica owsika Delsa z odbytu, ona jest pokryta filmem tych bakterii kałowych. Ona jest ciekawska, tam zniesie te jaja i zejdzie z tego świata. Ona lubi sobie powędrować, infiltruje do uścia, przeciąga pochwy i daje zakażenia na przykład pochwy powodowane bakteriami kałowymi i wędruje do okolicy serki moczowej, dając zakażenia dróg moczowych.
Czyli jeżeli macie pacjenta, który ma wyeliminowany ilość czynników typu higiena, higiena i tak dalej, zawsze pomyślcie owsicę. Być może ona ma po prostu owsiki. I to jest bardzo częsta przyczyna zakażenia dróg moczowych, zwłaszcza u kobiet. Proszę Państwa, tutaj macie Państwo właśnie te narządy stan zapalne, narządów miednicy mniejszych. Jest naprawdę bardzo dużo publikacji na ten temat. Ja wybrałem tylko kilka. Dalej też oczywiście tak już wspomniałem zapalenie pochwy, a już jak pochwy, to idąc w górę może dać zakażenie macicy, jajowodów i jajników. W konsekwencjach, jak Państwo na pewno swojej przenikliwości domyślacie, to może prowadzić do niepłodności. Ja podkreślam, niepłodność jest odwracalna. Bezpłodność jest nieodwracalna. Bardzo wiele pacjentek ma problemy z zajściem w ciąży z powodu tych nawracających stanów zapalnych, właśnie spowodowanych przez zwykłe owsiki, przez tego naszego przyjaciela, który każdy z nas praktycznie raz czy dwa razy dokonał. Badanie jest dość proste w kierunku owsicy. To jest tak zwane badanie metodą Grahama. Nie dajcie się zwieść tej koncepcji, że jeżeli nie ma jaj owsików, w kale to nie ma owsików. Tak się nie szuka owsicy. Proszę Państwa, robi się tak zwany test Grahama, czyli rano. Przed poranną toaletą bierzecie taśmę klejącą przezroczystą, dotykacie okolicy odbytu i naklejacie na jakieś szkiełko mikroskopowe. Laborant patrzy, jeżeli są jaja, są owsiki. Jak gdzieś jest jajko kury, to jest kura w takiej okolicy. To jest dokładnie to samo. W kale znalezienie jaj owsików albo żywych owsików naprawdę jest trudne. Każda inwazja jest bardzo, bardzo masywna. Także to jest podstawowe badanie. Test Grahama, czy to nazywają szkiełka albo plasterki, różnie. Może być też wymaz ubytu, który też jest dość skuteczny. Proszę Państwa, u mężczyzn ze względu na te nasze właściwości anatomiczne, no samicy nie chce się wędrować do uśmiechacenki moczowej mężczyzny, która jest znacznie dalej od odbytu, ale też się zdarza, że mogą być na przykład przewlekłe zapalenia gruczołu krągowego, czyli prostaty, albo mogą być problemy z zapaleniami pęcherza moczowego, ale to jest znacznie rzadsze. Jednak ten problem dotyczy z powodów anatomicznych głównie kobiet. Proszę Państwa, owsica może dawać ostre stany zapalne jelit. Na pewno słyszeliście, jeżeli macie znajomych chirurgów, że nieraz wycinali zmieniony zapalnie, nie wolecie, tylko wyrostek robaczkowy. I proszę Państwa, w tym zmienionym zapalnie wyrostku robaczkowym znajdowali pisty włoskie. To samo dotyczy owsików. Bardzo często przyczyną zapalenia wyrostka robaczkowego są owsiki. Nie zawsze ten zmieniony zapalnie wyrostek robaczkowy jest poddawany badaniom odpowiednim, badaniom histopatologicznemu, ale często znajdowane są właśnie tam owsiki. Ale co mnie najbardziej fascynuje jako lekarza zajmującego się leczeniem chorób autoimmunologicznych, jest to wpływ owsików na te tak zwane przewlekłe stany zapalne, które jak Państwo wiecie mogą prowadzić do poważnych powikłań, mogą prowadzić do nowotworów łagodnych lub nawet złośliwych. Proszę Państwa, owsica może dawać przewlekłe OS-drofilowe zapalenie jelita cienkiego lub grubego. Może dawać wrzodzinące zapalenie jelita grubego. Może dawać chorobę leśniowskiego ochrona i może dawać pseudochorobę leśniowskiego ochrona. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że ten obraz histopatologiczny, który zostanie pobrany, albo w kolonoskopii, to wygląda dokładnie tak jak w kronie. A to nie jest choroba krona, tylko to jest stan zapalny wywołany przez przewlekłe bytowanie owsików w tej okolicy. Na ten temat jest bardzo, bardzo dużo publikacji. To są bardzo fascynujące publikacje, na szczęście ten trend się rozwija. Może dawać krwawienia z odbytu. I tutaj są dwa mechanizmy tych krwawień z odbytu. Pierwszy, stan zapalny przewlekły powoduje podrażnienie, zwłaszcza u dzieci śluzówki przedkońcowej jelita grubego, prostnicy i jest takie podkrwawianie. Podobnie jak przy biegunkach czasami tak bywa u dzieci. A drugi po prostu dzieciak się albo dorosły tak intensywnie drapie w nocy, że po prostu doprowadza do uszkadzenia naczyń i dochodzi do podkrwawiania. Nie należy wpadać w panikę. Oczywiście dobrze by było znaleźć takiego pacjenta per rektum albo rektoskopem, żeby wykluczyć jakieś, bo jak Państwo wiecie, nowotwory tej okolicy się zdarzają dość często. Więc warto sprawdzić. Proszę Państwa, owsica powoduje też rozwój ziarniaków. Kolejny problem, z którym nie bardzo sobie radzimy w medycynie. Ziarniaki to jest taka struktura, takie narośla, które się tworzą. One się mogą tworzyć u kobiet, szczególnie w okolicach sromu, mogą się tworzyć w okolicach wątroby i mogą się tworzyć przebiegu tego przewlekłego podrażnienia w kanale odbytu. I to jest kolejny taki objaw. Proszę Państwa, alergie. No tutaj są dwie szkoły. Na pewno Państwo słyszeliście o tak zwanej teorii higienicznej, czy hipotezie higienicznej. Ta hipoteza polega na tym, że generalnie człowiek w większym brudzie się wychowuje. Jeżeli śpi z psem, liże go po odbycie i całuje, to będzie zdrowy na całe życie, nie będzie miał alergii, nie będzie miał chorób autoimmunologicznych. Rzeczywiście dzieciaki z takich środowisk, na przykład z wiejskich, one rzadziej nie mają alergii. Ale to nie jest tak, że pasożyty nas chronią przed alergiami, chorobami autoimmunologicznymi i że to jest jakby gwarant tego, że te choroby nie wystąpią. Proszę Państwa, jest taka szkoła leczenia, nazywa się Hermin
hipnoterapia. I ta szkoła polega na tym, że jeżeli mam pacjenta z chorobami autoimmunologicznymi, typu choroba Leśniewskiego Crohna, przebijające zapalenie jelita, reumatoidalne zapalenie stawów i tak dalej, to stworzono nam taką mapę, że pacjenta intencjonalnie zarażamy konkretnym gatunkiem pasożyta i w tym momencie ten pasożyt powoduje pewne reakcje w naszym układzie odpornościowym i objawy chorób autoimmunologicznych się zmniejszają. Jest taka możliwość leczenia. Natomiast to nie jest zawsze tak, bo na przykład w przypadku owsicy udowodniono, że u części pacjentów z owsicą występuje eozynofilia, czyli zwiększony odsetek komórek kwasochłonnych, tak zwanych eozynofilii we krwi obwodowej. Bardzo często to towarzyszy alergii, bardzo często to towarzyszy listnicy albo zakażeniu listą osioł albo kocioł, czyli toksokarozie. Proszę Państwa, ale może to być przy owsicy, może to być przy diagnozie, czyli chorobie wywołanej przedawnie. Czyli to jest sygnał, ta eozynofilia, żeby sprawdzić, czy na pewno ten pacjent nie ma pasożytu. Bardzo często mówi się, a ma eozynofilię powyższoną, znaczy ma alergię. Może mieć alergię, ale to nie zwalnia nas z obowiązku sprawdzenia, czy na pewno nie ma pasożytów. Bardzo często owsica jest powodem zmian opuchowych skóry, bardzo często jest przyczyną astmy ludzkiej i bardzo często może prowadzić do takiego przewlekłego nieżytu alergicznego śluzówki nosa i śluzówki oczu, czyli spojówek. Może prowadzić do skórnej mastocytozy i może, proszę Państwa, dawać inne choroby pasożytnicze, czyli u części pacjentów pasożyty mogą nas chronić przed alergią, chorobami autoimmunologicznymi, ale u bardzo wielu, szczególnie dzieci, mogą to powodować. Także tutaj mówienie, że jedna szkoła ma tylko rację, byłoby ogromne uproszczenie i błędem. Proszę Państwa, nawet taki mały pasożyt, jak owsik, zaburza wchłanianie minerałów i witamin. Nie muszę Państwa przekonywać, że dzisiejsza ziemia jest totalnie wyjałowiona. Warzywa i owoce to nie są te warzywa, owoce, które były za czasów naszych dziadków. W związku z tym, generalnie, jeżeli nie suplementujemy, bo wcześniej czy później wszyscy będziemy skazani na suplementację, biorąc pod uwagę, w jakim kierunku idzie przemysł spożywczy, to jak mało mamy jedzenie, a jeszcze owsiki nam to podjedzą, czy inne pasożyty, to w tym momencie, proszę Państwa, jesteśmy permanentnie na deficycie, jeżeli chodzi o pewne minerały i witaminy. I my wiemy, że owsica zmniejsza wchłanianie miedzi, które jest bardzo mało w diecie w Polsce, cynku i magnezu, proszę Państwa. Ona też wpływa na poziom witaminy B12 i kwasu kolejowego. To są bardzo istotne witaminy z punktu widzenia fizjologii człowieka. No i wpływa też na glutation, poziom tlenku azotu i cały generalny proces, te procesy oksydacyjne w organizmie człowieka. To jest bardzo, bardzo istotne. Ciągle mówię o tym malutkim pasożycie, o tym naszym przyjacielu odwiecznym. Proszę Państwa, rozwój fizyczny i psychiczny. Wiadomo, proszę Państwa, że jak dzieciaka się spędzi pupa, to on się nie może skoncentrować w szkole, że on się będzie gorzej uczył. Jak go spędzi pupa w nocy, to on się nigdy nie wyśpi. Jak zgrzyta zębami, to zerze te zęby i go będzie bolała później żuchwa rano, bo te mięśnie pracują bardzo silnie. Proszę Państwa, jest bardzo dużo publikacji, szczególnie w krajach trzeciego świata, gdzie robi się takie badania, że się obserwuje dzieciaki, ich postępy w szkole, rozwój psychospołeczny, a później przed odrabianiem i po odrabianiu. I te badania są, to są przerażające wyniki. Mówimy ciągle o owsiku, o tym małym, proszę Państwa, stworzono. To jest odbyt i to są samice owsika, które sobie wyszły w nocy na spacer, żeby znieść jaja, proszę Państwa. Tak to mniej więcej wygląda. Proszę Państwa, a jeżeli owsik taki malutki stworzonko daje coś takiego, no to co w takim razie daje glista ludzka? Tutaj macie Państwo usunięty fragment jelita grubego, który był całkowicie zatkany przez glisty ludzkie. Glista ma w Polsce długość średnio od jakichś 30, powiedzmy do 30 cm, w krajach azjatyckich nawet do 60 cm. Proszę Państwa, glista ludzka jest potężnym pasożytem, który potrafi wpływać nawet na nasz środowisko psychospołeczny. Jeżeli ona na przykład ma chęć na cukier, to wypuszcza takie substancje o działaniu neuropeptydów, które wpływają na nasz umysł, że my nawet nie wiedząc, kiedy podbiegamy, robimy sobie bardzo słodką herbatę, jemy coś słodkiego, pudełko ptasiego mleczka i tak dalej, czy słoik nutelli. Glista potrafi też wpływać na ryzyko, na mężczyzn powoduje agresję. W Czechach były prowadzone takie badania, okazało się, że 95% mężczyzn, którzy powodują wypadki pod wpływem, mając glistę ludzką, ciężkie wypadki, mają skłonność do ryzyka, do agresji. Kobiety nie, u kobiet to inaczej to przebiega. Nawet mężczyźni są bardziej agresywni, bardziej niecierpliwi, szybciej jeżdżą samochodami, mają skłonność do spożywania alkoholu. Bo glista ludzka z nami jest od ponad 300 tysięcy lat. Ona nie lubi być taka totalnie, przepraszam za wyrażenie, nawalona, ale lubi być na lekkim raczu. Czyli jak ktoś tak lubi ciągle być, to być może ma tą glistę ludzką. Ona lubi tak być troszeczkę zrelaksowana. Taka jest fizjologia glisty ludzkiej. Proszę Państwa, my prowadzimy u nas takie badania, bo mnie bardzo interesuje neurofizjologia, neurobiologia. I okazuje się, że glista ludzka ma potężny
może mieć wpływ na ludzki umysł, nie tylko na te zachowania, o których mówię. Proszę Państwa, my mamy w tej chwili około 400 przypadków dzieci, u których występowały nasilone tiki nerwowe. One próbowano dojść, przyczyny tików nie znaleziono. My wykluczyliśmy oczywiście jakieś pandasy, pitandy i tak dalej, piękne popaciorkowcowe, programy wiozowe zespoły. I okazało się, proszę Państwa, że bardzo często bista ustalają tiki nerwowe. I po przeleczeniu te tiki albo się zmniejszają, albo ustępują. Także jeżeli macie pacjenta z tikami nerwowymi, nieważne czy to jest dziecko, czy dorosły, warto przebadać pod kątem listy ludzkiej, przeleczyć i tutaj jest system drzewo-jedynkowy, albo się poprawi na woli. Jeżeli się poprawia, to znaczy jest to lista ludzka. Jeżeli całkowicie nie ustępuje, być może należy rozważyć się do leczenia interwalne. Jak się Państwo domyślacie, jeżeli są tiki, będą zmiany w EG i później można to porównać. EG przed leczeniem, EG przed leczeniem. Kroi się nam bardzo piękna praca. Nasz syn, który jest na 6 roku medycyny, jest bardzo mocno w ten projekt zaangażowany. On tak naprawdę głównie tym się w tej chwili zajmuje. Proszę Państwa, zawsze taką historię cytuję. Pacjenci mnie pytają, czy da się uniknąć zakażenia pasożytami. Ja zawsze mówię nie. Nie jest to możliwe. Nawet byście mieli mnóstwo o manu, rotyczu, piołunu i tak dalej, to tego się nie da uniknąć. Możecie trochę zmniejszyć ryzyko i możecie trzymać w szatu te pasożyty, jak one będą nękane tymi preparatami ziołowymi, to wtedy one nie mają chęci się rozmnażać. No jak ktoś dostaje pałką po głowie, to nie myśli o pewnych sprawach. I tutaj jest dokładnie tak samo z pasożytami. I proszę Państwa, ja podaję taki przykład w naszej książce, jak to kiedyś rozpoznałem właśnie owsicę w takiej rodzinie i żona przyszła do mnie załamana, że mąż się nie chce leczyć. Mąż był arystokratą z jednego z krajów zachodniej Europy, prezesem na Polskę dużego koncernu, no i nie chciał się leczyć. No i w końcu żona do nagłowia, że do mnie przyszedł, rozmawiał ze mną i rozmawiał mniej więcej wyglądała tak. Ja mówię, proszę pana, musi pan leczyć, bo owsica jest chorobą, którą, w przypadku której trzeba leczyć całą rodzinę. Opowiedziałam mniej więcej takie państwo, mówię, panie doktorze, czy pan wie, kim ja jestem? Ja mówię, proszę pana, ja wiem, ale owsiki tego nie wiedzą, bo mi o cholerę. Rzeczywiście. I proszę Państwa, Polacy są narodem bardzo dzielnym, ale owsiki nie wiedzą, czy jesteśmy dzielni, czy jesteśmy dzielni i tak dalej. One atakują wszystkich. I tutaj nie ma z nimi się, z nimi pasożytami jest tak samo. Proszę Państwa, jak myślimy o lekach ziołowych, to myślimy zawsze o takich ziołach jak piołun, oma, brodzicz, orzech czarny, gorzcikowiec, tymianek, kurki, pestki dyni i olej z pestek dyni. Tu chciałem Państwu parę rzeczy odczarować. Oczywiście piołun, oma i brodzicz zawsze działają, ale tutaj musicie bardzo Państwo uważać, dlatego ja bardzo lubię słowa stężenia tych leków. Bo ja zawsze mówię, proszę Pana, ja jestem w stanie wyleczyć Pana tylko i wyłącznie lekami ziołowymi, ale to muszą być takie stężenia, które mogą szkodzić nerki. I tu jest problem. Te nerki i ta wątroba i szpik kostny jest bardzo podatny. I dlatego większość tych preparatów ziołowych, które są na rynku, one są tak skomponowane, żeby sponiewierać albo zabić te pasożyty, a jednocześnie, żeby nie uszkodzić nas. Bo pistan na szyję to jest spore zwierzę, więc coś, co zabija pistę, nie może być obojętne dla człowieka. I drugą rzecz, którą chciałbym przy okazji Państwu powiedzieć. Bardzo często, ja jestem wrogiem tego, próbuje się pewną strategię, na przykład w ziołolecznictwie, kosztem leków alopatycznych. I tu powiem Państwu, że nie jest tak, jak się uważa. Dlatego, że większość tych leków klinicznych, które są stosowane w leczeniu chorób pasożytniczych, nie są to leki tak szkodliwe, jak się o nich mówi. Proszę Państwa, na przykład albendaz w Polsce sprzedawany jako zębę. Czy Państwo wiecie, że w standardowej diecie ocierpania wydości od 0,5 do 1% to nie jest przypadek, że dziecko dwuletnie o masie 10 kg, moja żona, która waży połowę tego co ja, moja teściowa, która waży 1/3, no i były poseł Ryszard Kalisz, który trochę więcej trzeba, wszyscy tam osadzają przy mnie. Dlaczego? Bo to działa na zasadzie kreta do odtykania ruchu. Wlewamy jednym końcem, drugim wiadomo, którym to wylatuje, praktycznie nie wchłaniając się. On się nie wchłania, to jest oczywiście zaległo, ale też wadło, bo on w odróżnieniu od leku ziołowych działa tylko i wyłącznie się lepszą od pokarmową. Praktycznie tylko tak. I dlatego te rzeczy, które Państwo czytacie w ulotkach, tam ja składam taki protest, że tam jest coś takiego, proszę Państwa, napisane, że jeżeli pacjent w czasie odroczania ma bóle głowy, to na barwę barwale w mózgu i ten zęfel dopadł i poniewiera. Zęfel do mózgu w ogóle nie przenika. W ogóle nie przenika. My mamy ogromny problem, jeżeli mamy pasożyty poza światłem przewodu pokarmowego, mamy ogromny problem. Jeżeli mamy w mózgu, to dostaje tylko neurochirurgia. Nie mamy innej możliwości. Zioła też w mózgu nie przenikają. Przynajmniej takie zderzenie, które były w stanie cokolwiek zrobić. Kolejny mit, który chciałbym obszarować. Mit bez pestek dyni i oleju z pestek dyni. Znany, wszyscy są zafascynowani. Proszę Państwa, to musi być olej ze świeżych pestek dyni albo świeże pestki dyni.
ta substancja, która ma działanie przeciwpasożytnicze, jest w tej takiej zielonej błonce, która jest na pyskach dyni i tylko wtedy, kiedy to jest mokre. Jak to jest suche, to w ogóle nie działa. Także możecie powiedzieć 100 litrów tego oleju z pestek dyni, albo jest pestki z supermarketu suszone, to nic nie daje. Muszą być świeże i na z tego trzeba zjeść kilkaset gramów. Jak zjedzie kilkaset gramów, ta substancja też potrafi głodać. Człowiek zwykle wtedy ma takie uczucie rozbicia, jakby był na kacu. Także proszę pamiętać, tylko ze świeżej pestek dyni olej, a nigdy nie wiecie, czy on jest zwykle suchy. Proszę Państwa, kurki, przepraszam, wrócę jeszcze do kurki. Proszę Państwa, bardzo popularny środek na odrobaczanie. Problem polega na tym, że nie wiemy. Można ile tego trzeba zjeść. No należałoby, co kolejna bardzo ważna rzecz, te dwie substancje, które tutaj mam zaznaczone, czyli hipnanoza i kwas tonowinowy, to są substancje, które działają na pasożyty. Proszę Państwa, nie mogą być kurki poddane obróbce termicznej. Maksimum 55 stopni. Inaczej, czyli żadne kurki z paterni, żadne rosół z kurkami, żaden tylko z kurkami to nie działa. To muszą być albo suszone kurki, albo nalewka z kurek, albo niektórzy jedzą surowe, ale nie potrafię podać dalej. Bo ja wiem, że to niby ma działać, ale nie wiem, jak to działa. Proszę Państwa, to są substancje chemiczne. Tam mówię o działaniu, to są konkretne substancje chemiczne, które są w preparatach przeciwpasożytom ziołowych, które działają właśnie na pasożyty, czyli eugenol, mizoeugenol, pujol, trujon, amazulen, jubron i te dwa, które są w kurkach. Proszę Państwa, kolejna rzecz, bardzo ważna. Czego my się boimy? Proszę Państwa, w przypadku każdego leczenia, jakie podejmujemy w kierunku jakichkolwiek drobnoustrojów czy większych organizmów zamieszkujących nasze ciało, w momencie, kiedy my nie uderzamy, czy to lekami ziołowymi, czy to lekami chemicznymi, czy to ziołami i chemią, dochodzi do rozpadu komórek tych mikrobów lub większych organizmów. One, proszę Państwa, też w sobie mają mnóstwo różnych substancji, które na nas działają niekorzystnie. Dochodzi do chwilowej toksemii, czyli to są tak zwane endotoksyny, do chwilowego zatrucia organizmu. Przy boreliozie to się nazywa reakcja Jelczaka-Skandera-Łukasiewicza. W przypadku pasożytów, biorąc pod uwagę taki puls językowy, sugerowały reakcję Dalmow. Ta reakcja czasami może być naprawdę straszliwa. Pacjenci niektórzy mówią, jeżeli w nich jest dużo pasożytów, albo jest tasiemiec, który ma kilkanaście metrów, jak on wie, że odszczelnia się, że wyrzuca te toksyny pod wpływem leków, to naprawdę są to bardzo nieprzyjemne przeżycia. I proszę Państwa, i dlatego w czasie leczenia należy pamiętać, żeby jakoś pomóc temu pacjentowi, żeby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo leczenia i zmniejszyć te objawy uboczne leczenia, nie leku. Ja powtarzam, zarówno leki ziołowe, oczywiście one mogą dawać jakieś objawy uboczne, podobnie jak leki chemiczne, ale jedną rzeczą są objawy uboczne leku, a zupełnie inną objawy uboczne leczenia, bo to jest pośrednio związane, to jest związane z rozpadem, z opomieraniem tego naszego bogatego życia wewnętrznego. I proszę Państwa, były prowadzone takie badania naukowe, no niektórzy mają różne pasły, że na przykład dlaczego tak się dzieje? Dlaczego, proszę Państwa, się okazuje, że no te toksyny swoiste dla każdego naszego pasożyta, jak nasz wieszcz Adam Mickiewicz, czują jady trumiec, wydostają się. Druga rzecz, to są metale ciężkie. I tam będzie rtęć, kamień, kobalt, ołów. To niektórzy poszukują się jakiegoś takiego mistycyzmu. No panie doktorze, jeżeli w tej liście ludzkiej jest 80 razy większe stężenie na przykład rtęci, kamień, kobalt, ołów niż nas, to może ona nam jest potrzebna. Może ona nas chroni, ona wyłapuje z naszego jedzenia te substancje, pestycydy, herbicydy i tak dalej. To może ona rzeczywiście w tym sensie korzystne, bo ona nie pozwala się chować, ona to na siebie bierze. Ale w momencie, kiedy my przywalimy w tą listę ludzką, no to proszę Państwa, się wszystko z niej wydostaje. Wtedy jest gwałtowne wchłanianie tych substancji, one mają działanie takie jak neurotoksyny i naprawdę może być bardzo znaczny ból głowy, mogą być zawroty głowy, to się może zdarzyć, mogą być nawet zaburzenia widzenia. Aluminium, proszę Państwa, aluminium jest metalem lekkim, nie jest metalem ciężkim, ale jest neurotoksyną. No i kolejna rzecz, wirusy i bakterie. Proszę Państwa, tak jak my mamy w sobie bogate życie wewnętrzne, Hispa też ma w sobie bogate życie wewnętrzne, a te kolejne elementy, które są w nich, też mają swoje bogate życie wewnętrzne. Ja się kiedyś, że nie mam pasożyta bez pasożyta na tej ziemi. Pasożytnictwo to w ogóle przyszłość jest, bo w pewnym momencie zabraknie żywności być może i będziemy wszyscy pasożytami jakoś tam. My pasożytujemy na matce ziemi, jest taka nadzwyczajna teoria biologiczna, która to mówi. Że ma sami te wirusy i bakterie. Ja pamiętam, byłem bardzo młodym lekarzem, bo zawsze się tak dziwiłem, że przy odrobaczaniu nagle pojawia się opryszka, nagle pojawia się żółt jakiegoś pupaśca, nagle pojawia się jakiś taki okresowa jakiegunka, taka jak przy salmonelli. Ja nie potrafiłem tego powiązać. O co chodzi? Dlatego, że część, proszę Państwa, bakterii, część wirusów, one hiberlują na zasadzie takich dormantów wewnątrz pasożytów. I na przykład dlatego uważamy na przykład, że nie da się wyleczyć boreliozy bez wypiłki.
życia pasożytów nie da się wyleczyć na przykład helikobakteriozy, czyli infekcji wywołanej przez helikobakterie bez wybicia pasożytów. Bo jak my ścigamy za pomocą antybiotyków czy ziół, to te zwierzątka, które nas zamieszkują, one starają się uciekać. Początkowo uciekają do tych struktur, w których są w stanie przeżyć, a gdzie nie docierają działacze antybiotyki, ale później jak nie mogą, to się schowają po prostu w pasożytach. I właśnie w tych, proszę Państwa, pasożytach znaleziono dość dużą ilość bakterii, wirusów i tak dalej. Bardzo ciekawe, to jest wirus opryszniku pierwszego, typu drugiego. Znaleziono tam wirusa varicella zoster, czyli ospy wiecznej, który powoduje półmłosień. Znaleziono tam salmonellę, znaleziono tam, proszę Państwa, helikobakteria i inne bakterie. To jest bardzo ciekawe, czyli możecie oczekiwać, że w czasie odrobaczania może dojść do chwilowego pojawienia się objawów typowych dla salmonelozy, może dojść do objawów właśnie, może się nagle opryszka pojawić. Kiedyś myśleliśmy, ok, pojawia się opryszka, bo pacjent jest osłabiony lekami, jest osłabiony wyrzutem toksyn przez pasożyty. Nie. Także dlatego, że w tych pasożytach były te wirusy, które nagle się dostały na zewnątrz. Proszę Państwa, i w tym momencie, co jest bardzo istotne, no, ten schemat leczenia jest dość prosty, każdy go zna. Wyeliminować pasożyty, ale bardzo ważne jest, żeby związać toksyny i metale ciężkie i aluminium. Ochrona wątroby i jelit, proszę Państwa, to jest bardzo, bardzo istotny element. Podobnie jak tutaj napisane, stymulacja wydzielania żółci i wypróżnienia. Proszę Państwa, to nie jest prosta sprawa, bo trzeba te jelita w miarę uszczelnić, trzeba je chronić, trzeba działać przeciwzapalnie, podobnie jak z wątrobą. Ja osobiście stosuję Floralis ochrona jelit. Uważam, że powinno być tam napisane ochrona jelit i wątroby. Tak naprawdę brakuje mi tego, żeby to było napisane. Proszę Państwa, co jest jeszcze bardzo ważne? Tak jak powiedziałem na początku, drodzy Państwo, jak podajemy te leki, to one praktycznie się nie wchłaniały. I w tym momencie część pasożytów, na pewno może pamiętacie jeszcze z czasów szkoły, one siedzą w wątrobie, które wrzucają przewodem żółciowym. Tam te leki praktycznie nie docierają, a nawet jeżeli docierają, to stężenie, jakie osiągają, jest zbyt niskie. Więc co trzeba zrobić? No, trzeba zrobić coś, żeby to towarzystwo wyrzucić do jelita, gdzie jest wysokie stężenie tych leków. I dlatego ja na przykład stosuję Floralix ochrona jelit. Na godzinę przed dochodzi do wyrzutu żółciu z wątroby, to towarzystwo ukrywa, nie wie, gdzie jest suchy, gdzie podłoga, a ja w tym momencie podaję leki ziołowe albo leki chemiczne i wtedy jest szansa na dopadnięcie. To jest bardzo ważna rzecz przy odrobaczaniu. Dodać leki o działaniu żółciowym, a jeżeli ten lek jeszcze ma działanie ochronne na jelita i na wątrobę, no to już jest w ogóle super. Proszę Państwa, bardzo ważna jest dieta. Ja uważam, że dieta jest podstawą. W zasadzie jak każdą chorobę, nawet katar, jak przychodzi pacjent, to ja jakoś konkretną dietę zalecam. Uważam, że dieta odpowiednia chorobie po pierwsze zwiększa bezpieczeństwo leczenia i zwiększa szansę na szybszą powrót do wyleczenia i na powrót do zdrowia. To jest bardzo, bardzo ważne. Dieta jest podstawą. No i proszę Państwa, eliminacja mikrobów uwalnianych z pasożytów. Tutaj znowu ten Floralix ochrona jelit się sprawdza, dlatego że tam jest bardzo dużo tych substancji, które działają na, jak później o tym powiem, na wirusy, bakterie i tak dalej. To jest bardzo ważne, żeby chronić jelita, chronić wątrobę, wyłapywać to towarzystwo jak najszybciej, bo te bakterie też od razu nie atakują, no bo one są takimi domarami. Zanim one się zorientują, to mamy czas na głośną reakcję. Proszę Państwa, każda osoba, która zajmuje się leczeniem, która zajmuje się terapią, nieważne czy to jest dzielarz, czy to jest lekarz, dąży do jednego, tak jak powiedziałem na początku uchwały, bezpieczeństwo i skuteczność. I proszę Państwa, jedną z rzeczy, która jest bardzo istotna, no moja żona też bardzo mówi o bezpieczeństwo i skuteczność, jeszcze bardziej mówi profilaktyka. Bo proszę Państwa, lepiej zapobiegać niż leczyć. Ale w przypadku pasożytów to nie jest łatwe. Proszę Państwa, i jest coś takiego jak interakcja farmakodynamiczna, tak zwany synergiz. To jest tak zwane wzajemne zsuwanie się, czyli addycja lub potęgowanie, hiperaddycja działania farmakologicznego w grupie więcej stosowanych leków. Co ja mam na myśli? Że ideałem jest stosowanie dwóch leków, z których jeden nasila działanie drugiego, a jednocześnie można zmniejszyć dawki tych leków, zmniejszając ewentualne działania niepożądane. To jest bardzo ważne, tak naprawdę w tym jest zamknięta cała filozofia medycyny, którą ja uprawiam. Generalnie powinna to być filozofia medycyny. Czyli podać jak najmniejsze skutecznie działające dawki leków, a najlepiej podać 2-3 leki, żeby trochę zmylić przeciwnika i żeby te dawki były mniejsze. Optymalną wariantem tego jest tak zwana hiperaddycja, czyli jeżeli podajemy 2 leki czy więcej i połączenie leków, ten efekt jest większy od sumy działania tych leków. Pojedynczo byśmy jednego, czyli to jest do kwadratu, czy tam różnie w zależności od leków. O tym mówiła wczoraj pani profesor Mann. Ja uważam, że istnieje możliwość.
możliwość hiperadycji między ziołami, o tym doskonale wiecie, ale istnieje możliwość hiperadycji pomiędzy ziołami i lekami alopatycznymi, czyli pomiędzy chemicznymi lekami. I właśnie znalezienie tego złotego środka to jest to, do czego dążymy. Ja, jeżeli chodzi o pasożyty, w miarę jakoś to napomalowane. Natomiast z poliozą, jeżeli się to udałoby jakoś połączyć, jeszcze to by był w ogóle ideał, ale nie jest to takie proste. Proszę Państwa, i właśnie tutaj właśnie takim pięknym przykładem tej hiperadycji jest ten toradyk. Dlaczego? Dlatego, że on zawiera miętę pieprzową, zawiera imbir lekarski, zawiera kurkumę, karczocha, rozmaryn, ekstrakt jabłkowy, śliwkowy, przecież jabłkowy. Po co to tutaj? Wiecie, po co to jest? Po to, żeby ten człowiek zrobił kupę. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że my jesteśmy zainteresowani, że my podamy, proszę Państwa, leki. Później te pasożyty nie rozprawą i te trupy zabierają, a toksyny się wkłaniają, to nie o to chodzi. Chodzi, żeby to towarzystwo tak najszybciej wynieść z siebie. Nie za szybko, bo musimy dać szansę, żeby ten lek doszedł do końca przewodu karkowego, bo na przykład lista ludzka jest bardzo inteligentnym pasożytem i proszę Państwa, ona nie jest tak jak ta się wczepiona w ścianę jelita, że lek ją dopadnie. Jak ona czuje, proszę Państwa, że idzie lek, to ona ucieka w kierunku odbytu. Zdarza się nagle czasami, że jest tak zdesperowana, że ucieka żywa przez wodę przed jakimś lekiem. To się bardzo zdarza. Przez usta też ucieczki, ale jest to możliwe. I proszę Państwa, i dlatego jest istotne, żeby dać szansę, żeby ten lek sobie spokojnie przeszedł i wymienił to, co trzeba. Jeżeli za szybko podamy jakiś lek, za silnie działając oczyszczający, ten lek może nie zadziałać. Dlaczego mnie nie zadziała na pasożyty? Dlatego, że nie ma wystarczająco dużo czasu. Więc generalnie zasada jest taka, żeby podać lek, czy to ziołowe, czy chemiczne, wieczorem, zastosować tego typu preparaty, żeby wypróżnienie było rano. Dajmy sobie do 12 godzin. To jest ważne. Mniej więcej tyle przechodzi na też. No, chyba, że ktoś ma zawarcia. Wtedy trzeba sprowokować wypróżnienie. Tak jak mówię, my nie jesteśmy zainteresowani, żeby te trupy nas zalegały, żeby to wszystko gniło, żeby wyrzucały toksyny, te wszystkie metale, ciężkie wirusy, bakterie i tak dalej. To nas nie interesuje. I dlatego ważne jest, żeby sobie w jakimś stopniu zagwarantować właśnie, żeby było to wypróżnienie. No i magnes, jakby magnes jest wskazany zawsze. Proszę Państwa, ja jestem wielkim fanem kurkumy. Tylko z kurkumą jest jeden problem. Ona się po pierwsze kurkumy trzeba zjeść kilogram, żeby coś działało, więc interesuje nas kurkumina. Po drugie, z kurkumą skłanianie może być problem. Natomiast tutaj, proszę Państwa, coś musi być dodatkowego, co wspomoże. W przypadku kurkumy to jest pieprz, albo może to być mięta pieprzowa, która też wpływa na kurkumę. Ale nawet gdyby się nie wchłonęła, akurat w tym przypadku nam nie chodzi o to, żeby się ta kurkuma wchłaniała. Chodzi nam o to, żeby ta kurkuma wykończyła te wirusy i bakterie, które się są wchłaniane z pasożytów. I kurkumina wykazuje działanie też żółciopędne, które jest bardzo pożądane, jak Państwo mówią, żeby wyrzucić te pasożyty z wątroby rozkurczowe i przeciwzapalne. Ten stan zapalny zawsze będzie, proszę Państwa, w tym przypadku ze względu na te toksyny. I wyciągi z kurkumy przywracają prawidłową uczciwość pęcherzyka żółciowego. Ona może być zaburzona na przykład przy diabiozie, która to jest choroba wywołana przez lambię. To nie jest lambioza i lambiaza, tylko diabioza. Proszę Państwa, to jest bardzo popularna choroba. Ja myślę, że 60% Polaków ma lambię, tylko nie ma objawów, albo objawy są na tyle mało nasilone, że nie skłaniają nas do pójścia do lekarza, bo my jesteśmy twardzi, więc nie będziemy z jakimiś napierdolami chodzić do lekarza. Proszę Państwa, ta prawidłowa uczciwość jest bardzo istotna. Ona wybitnie poprawia proces trawienia i wpływania składników pokarmowych. Do czego tutaj dążę? Proszę Państwa, bardzo często pacjenci mi zadają pytanie. Panie doktorze, po leczeniu nie widziałem tego księca czy tej listy w kamie. Czasami widać fragmenty, ale w listnicy nie widać. Listę pracą. Dlaczego? Proszę Państwa, my jesteśmy tak jak dzik, świnia, niedźwiedź, guziec, taka świnia, tutańska, zwierzętami wszystko rzewnymi. My trawimy tą listę. My ją trawimy. Zawsze tam 2-3 gramy białka. Dlaczego nie strawić, prawda? I w tym momencie bardzo rzadko w kale widać listę. Jeżeli ona sama zdechnie, to ją widać. Natomiast jeżeli my podajemy leki ziołowe czy chemiczne, ona zdechnie jest trawiona. Co trochę te leki dociekają, jak ciebie jest samotrawienie albo trawienie i później wkraczają nasze enzymy trawienne, wkracza nasz układ odpornościowy, sprząta to. Proszę Państwa, więc to na przyspieszenie trawienia jest wypowiedź. Ułatwia rozproszenie i usunięcie z boku żółciowych z układu żółciowego. I tutaj to są też jest bardzo ciekawy moment, dlatego że raz, że część pasożytów stymuluje powstawanie złogów żółciowych, a część pasożytów, na przykład jest dużo lampi, one dają USG obraz taki jak złogi żółciowe. Pamiętam, mieliśmy gdzieś taki przykład pacjenta, u którego zdiagnozowano, ja byłem nagrzany wtedy do takiego towarzystwa choroby pęcherzyka żółciowego u dzieci. Popisał 10 przypadków w Polsce, ale było towarzystwo, był sekretarz, prezes, skarbnik i tak dalej, należało do tego towarzystwa, czyli było więcej członków niż opisanych przypadków na literaturze. Ale co ciekawe, że proszę Państwa, nagle po przeleczeniu w kierunku diagnozy z zastosowaniem między innymi kurkuminy, nagle te złogi znikały.
Czyli to nie były zwłoki, to była lampka, która dawała obraz zwłoków. Także też warto, jeżeli macie pacjenta, w którego są jakieś zwłoki w pergożytu żółciowym, zastanowić się, czy na pewno są tak zwane kamienie w pergożytu niewoleczku żółciowym. To jest pokażę niewoleczek żółciowy. Czy może to jest lampka, która daje taki obraz ultrasonograficzny. Proszę Państwa, składniki terpenowe, które są w kurkumie, odkażają drogi żółciowe. No to też jest ważne, bo jeżeli ten nasz lek, który podajemy, czy to lek ziołowy, czy chemiczny, dopadnie jakiś pasożyty w drogach żółciowych, one tam się rozpadną, no to one wyrzucają te wszystkie wirusy, bakterie i tak dalej, a my nie chcemy mieć w drogach żółciowych tego, bo wtedy może dojść do stanu zapalnego. I dlatego to, że kurkuma odkaża drogi żółciowe, jest to bardzo ważne. I ona ma też działanie przeciwbakteryjne, hepatoprotekcyjne, czyli chroni wątrobę, czyli odkaża, chroni wątrobę, działa żółciowenie, czyli wszystko to, czego my potrzebujemy w czasie odrowaczania dla bezpieczeństwa pacjenta. Ma działanie przeciwnowotworowe, jest bardzo dużo ciekawych publikacji na temat kurkumy, zastosowanie kurkumy w nowotworach. Proszę Państwa, powstrzymuje rozwój tych mikroorganizmów paciorkowce beta-hemolityczne, gronkowiec złocisty, salmonella, tyfi, paratyfi, później Clostridium, Candida albicans i Aspergillus niger. W pewnym momencie teraz kurkuma przeżywa taką drugą młodość, można powiedzieć, zarówno w onkologii, jak i w leczeniu zakażeń, w leczeniu Helicobacter, w leczeniu piernika białego, czyli drożdżaków Candida albicans. Ja nie uważam, że można wyeliminować, bo Candida jest to poważny przeciwnik, ale na pewno można je znacznie przyczyć, a jeżeli do tego dorzucimy inne substancje, to jest szansa na to, żeby pomóc. I tutaj chciałbym Państwu zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Od jakiegoś czasu obserwuję taki bardzo niebezpieczny trend, żeby wybić Candidę w pień. Ja przypominam, że Candida jest to flora fizjologiczna układu pokarmowego człowieka. Ona nam jest potrzebna, tylko ona jest potrzebna w odpowiedniej ilości, żeby jej nie było za dużo. Ona przerasta tak naprawdę wtedy, kiedy my jej na to pozwalamy. Za dużo antybiotyków, niewłaściwa dieta, leki antykoncepcyjne, hormonalna terapia zastępcza. Więc nasza strategia nie powinna polegać na tym, żeby ją wybić, tylko na tym, żeby zmniejszyć jej populację, żeby utrudnić życie. Ona nam jest potrzebna tak naprawdę, to w niewielkiej ilości. To nie jest tak, że ona nam jest potrzebna. I kurkuma potrafi ją trzymać w miarę szachu. Dlatego ja tak bardzo kurkumę lubię. Pimienta, ona troszeczkę zwiększa wchłanianie kurkumy, ale tak jak mówię, w tym konkretnym przypadku nam nie zależy, żeby to się zwiększało, to wchłanianie. Zależy nam na działaniu pilnikach, pobudza wydzielanie soku żołądkowego i żółci i ułatwia przepływ przez drogi żółciowe. Czyli kolejny preparat, który korzystnie działa w przypadku odrowaczania, który sprzyja jak gdyby bezpieczeństwu i skuteczności. Ma też działanie przeciwskurczowe. U części dochodzi do skurczów i jelit pod wpływem tych toksyn, tych pasożytów, które się tam kotłują. Łagodzi ból, uspokaja, działa przeciwzapalnie i działa bakteriostatycznie, czyli kolejny preparat, który ma działanie bakteriostatyczne, czyli trzyma w ryzach te wszystkie wirusy i bakterie, które się dostają z obumierających pasożytów czy drewnianek. Proszę Państwa, karczma. Wspaniałe warzywo, ale też bardzo cenny środek leczniczy. Znajduje zastosowanie w dyskinezach dróg żółciowych, które przy pasożytach bywają, zarówno przy samych pasożytach, jak i w czasie leczenia pod wpływem toksyn dochodzi do dyskinezy czy zaburzonej kurczliwości pęcherzyka żółciowego. W kamicy żółciowej, zaparcia, no tutaj nam zależy, bo wypróżnienie, jeżeli coś działa przeciwko zaparciu, też będzie sprzyjało wypróżnieniu. Zaburzenie wprawienia i wzdęcia, niektórzy ludzie w trakcie odrowaczania mają straszliwe wzdęcia. Także to jest, to też zapobiega, zwiększa komfort leczenia. I przy narażeniu na czynniki uszkadzające wątrobę. Wątrobę należy chronić, karczo chroni wątrobę, o tym wszyscy wiemy. Jedno z moich ulubionych sił rozmawiam lekarski. Działa rozkurczowo na mięśnie gładkie i litorsów układu żółciowego, zwiększa ilość produkowanej uwalnianej żółci, działanie żółciotwórcze i żółciobędne, czyli to jest to działanie żółciotwórcze, nie tylko żółciobędne. Hamuje procesy fermentacji gnicia, które będą przy odrowaczaniu praktycznie zawsze i działa wiatropędnie. To jest wszystkie cechy, które potrzebujemy od preparatu w czasie odrowaczania, żeby zwiększyć komfort leczenia pacjenta i bezpieczeństwo. Zwiększa też wrażliwość jelita grubego na stan wypełnienia masołkowo, czyli zwiększa szansę, że będzie dla to wydłużenie, jeżeli będzie musieli się wspomagać terapią czy lekami przeszkadzającymi. Reguluje wydłużenie i zapobiega zatarciom, jednakże nie u wszystkich osób. Co mam na myśli, że u części osób pozornie paradoksalnie rozwalanie może sprzyjać zaparciu. Także proszę pamiętać, gdybyście mieli pacjenta, że od niektórych pacjentów nie potrafimy wytłumaczyć mechanizmy rozmary sprzyja zaparciu. A to się zdarza bardzo rzadko. I ma silne działanie przeciwbakteryjne, przeciwkrzywicze. No to jest bardzo ważne przy odrowaczaniu, żeby mieć coś takiego w tym składzie. Imbir lekarski, proszę Państwa, kolejna bardzo, bardzo ceniona roślina, nie tylko w Azji. Zmniejsza dolegliwości ze strony układu pokarmowego typu wzdęcia, zaburzenia prawidłowe, zaparcia, ludności, łagodzi objawy alergiczne. To
też jest istotne, bo części pacjentów w czasie odrobaczania nasilają się alergie, które oni mają. Tak jak Państwu na początku mówiłem przy tej osicy, pasożyty sprzyjają alergii. Więc proszę Państwa, jeżeli u pacjenta w czasie leczenia nasilą się alergie, pojawi się napad duszności, pojawi się nasilenie atomowego czy dodatkowego zapalenia skóry, ja nie mówię, że skaczemy z radości, ale to jest dobrze. To znaczy, że te leki, które zastosowaliśmy, działają. Ja zawsze mówię pacjentom, że mamy trzy warianty. Jeżeli pacjent pyta, panie doktorze, czy ta astma to glisty? Panie doktorze, czy te zmiany skóry atopowe to od glisty? Czy te zmiany łojotokowe to dla mnie? Ja mówię, proszę pana, przekonamy się. Jak to? Mówię prosto. Przyjmuje pan lek, który działa na dane patogen. W tym momencie tak. Jeżeli objawy się zmniejszą, ten lek nie ma działania przeciwalergicznego. To znaczy, że alergia była wywołana prawdopodobnie przez ten patogen. Bo te leki mają dość wąskie spektrum działania. Jeżeli to objawy się nasilą, a później zmniejszą, to jest właśnie to, o czym mówię. To znaczy, że ten patogen dawał objawy alergiczne, doszło do eskalacji, pod którą wyrzucił toksyn, później się zmieszały. Najgorszy wariant jest trzeci, na szczęście rzadko występujący przy poprzednim zarobaczeniu, jest to wariant, proszę Państwa, kiedy nic się nie dzieje. Jeżeli nic się nie dzieje w trakcie odrobaczania, ani jest lepiej, ani jest gorzej, to znaczy, że te zmiany wspólne, czyli ta nie ma nic wspólnego z pasożytami. I on to jest na zasadzie uderz współmnożyce się odezwą. Prosty, zero-jedynkowy system. Proszę Państwa, fitoncydy i wirus hamują rozwój wirusów, bakterii oraz wielu pierwotniaków i bezkrwiowców pasożytniczych, takie jak chcowce, rozaki, pasince, imcieje. Proszę Państwa, my bardzo sobie lubimy upraszczać życie. Tak naprawdę ja się zajmuję leczeniem chorób pasożytniczych, ale tam co do choroby powołane przez płaźnice, czyli tasiemce i przyby, przez oblęce, czyli te wszystkie węgorki, glisty, owsiki i tak dalej, a na przykład lampia czy blastocystis, który był uważany za PSA, to są pierwotniaki. To nie są pasożytniki, to są pierwotniaki chorobotwórcze. To tak tylko w kwestii, że tak słownictwa. Proszę Państwa, i wiązanie pasożytów metali ciężkich, aluminium i dormantów. Proszę Państwa, dalej tak znakomity preparat, jak chlorafix ochronnej, on nie wiąże tego. Więc musimy się wspomnieć czymś jeszcze. I czym to się wspomnieć? No, proszę Państwa, jest ziemia orzechowa, są te silikonowe, przepraszam, krzemowe. One wiążą. Natomiast tu jest jedno niebezpieczeństwo. One mogą zmniejszyć zarówno siłę działania leków ziołowych, mogą zmniejszyć siłę działania leków chemicznych i mogą nawet całkowicie zniwelować działanie. Dlaczego? Dlatego, że one wbrew zaleceniom producentów, to nie jest tak, jak producent napisze, że wiąże tylko sebaktemię, toksyny i tak dalej. Nie, on wiąże wszystko. Witaminy, minerały, dobre bakterie, sebaktemię, on wiąże wszystko. I tutaj trzeba uważać, bo jeżeli przyjmujecie jakikolwiek leki, to należy zachować minimum 1,5 do 2 godzin odstępu, powiem nawet z posiłkiem, bo posiłku i tak. No ja zakładam, żeby się zdrowo żywić, ale generalnie jest niewiele tych minerałów, substancji. Jak jeszcze tam te żele to związą, to po co w ogóle jeść? To nie ma sensu. Także proszę pamiętać, żeby zachowywać ten odstęp między stosowaniem tych preparatów. Proszę Państwa, jakie są zioła skuteczne we wspomaganiu leczenia i profilaktyce? Proszę Państwa, nie ma idealnego, tak jak powiedziałem, preparatu, który by służył zapobieganiu chorobom pasożytniczym. Albo są te preparaty lecznicze, które stosujemy tam przez 7 do 10 dni, no powiedzmy do miesiąca. Albo są te preparaty profilaktyczne, które można dłużej stosować, nawet do 2 roku są takie dla rynku. Nie ma idealnego preparatu, ale proszę Państwa, można starać się uczyć życie i wtedy, jeżeli ten pasożyt jest poniewierany, to on nie będzie takiej ekspresji życiowej, nie zakładnie tym naszym ekosystemem. I tych preparatów jest trochę, które stosujemy. Ja osobiście bardzo lubię taki preparat, który się nazywa Uwęba. To jest taka mieszanka ziół, na którą przypadkowo trafiłem, bo kiedyś no nie doszło w końcu do współpracy, ale pewna firma produkująca leki ziołowe zwróciła się do mnie z taką prośbą, żeby opracował taki preparat do długofalowej zapobiegania chorobom wirusowym, pierwotniaczym, proszę Państwa, chorobom pasożytniczym. Nie ma takiego preparatu, nie ma oponu. No wtedy kiedyś za ten opon uniwersalny, albo są dobre zimowe, albo są dobre letnie. No nie może być coś dziać na wszystko. Tym niemniej ja taką próbę podjąłem, zacząłem słuchać, a później jakoś taka moja odwrócona ciekawość. Bo jak kończę to samo liceum z Antoni Macierewicz, więc przenikliwość na tej krzyni, proszę Państwa. No i ta moja odwrócona ciekawość pchnęła mnie w kierunku, a może ktoś coś takiego już zrobił. I okazało się, że tak, że jest taki preparat. I w tym momencie myślałem, co ja to mam robić. To jeżeli coś takiego jest, to trzeba się skontaktować z firmą i wdrożyć te protokoły leczenia. I ten właśnie, proszę Państwa, tatarek zwyczajny, roślina, którą Tatarzy wieźli z Azji, jedli te łącza. Ten preparat ma
działanie takie uspokajające, nasenne, przeciwdepresyjne, przeciwnerwicowe, przeciwpadaczkowe. Co tam ma wspólnego z pasożytami? Bardzo dużo. Dlatego, że ci ludzie są poddenerwowani. Wirusy, wirusy, bakterie. Oni się denerwują, zobaczą tego robaka w kawę. Nie mogą spać po nocy, wyobrażają sobie te pasożyty, więc trzeba ich jakoś wyciszyć. Nie trzeba się grać w jakąś kawę. Wystarczy ten natarak, proszę Państwa. Co jest jeszcze istotne? Proszę Państwa, w momencie, kiedy tak jak ja mówiłem o dębnikach nerwowych w przypadku autysty ludzkiej i dębniki nerwowe w przypadku autysty ludzkiej, proszę Państwa, one się mogą nasilać w przypadku leczenia, no bo jak jest wyrzut gwałtowny, toksyki się nasilają, później się zwykle zmniejszają, w większości przypadków. Ale u dzieci, które mają padaczkę, może dojść do napadu padaczkowego w wpływie wyrzutu toksyn przez umierającą listę. O tym należy pamiętać. Dlatego coś, co ma działanie przeciwpadaczkowe, jest bardzo wskazane. Kolejna rzecz, proszę Państwa, goździkowiec korzenny. On hamuje procesy winne i fermentacyjne w jelitach. Rozsłucza mięśnie gładkie i działa przeciwbólowe w obrębie przełoku pokarmowego. Znosi wzdęcia. To też jest bardzo istotne. Proszę Państwa, kolejna rzecz. Goździkowiec daje efekt ściągnięcia śluzówki przewodu pokarmowego. Działa przeciwpasożytniczo, antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Niweluje nieprzyjemny zapach z ust. I co jest, proszę Państwa, ciekawego w tej głębi, że to jest kolejny preparat, gdzie jest ten hypersynergizm, czyli są relatywnie niewielkie dawki poszczególnych składników, ale one razem dają bombę atomową, bezpieczną dla człowieka, niebezpieczną dla drogostroju. I to o to chodzi, żeby tak zmieszać te zioła, żeby osiągnąć relatywnie niewielkim nakładem tych ziół, niewielkiej ilości, efekt, który będzie bardzo dobrze działał. I co jest istotne, proszę Państwa, bardzo wiele osób ma nieprzyjemny zapach z ust. To się nazywa teraz tak pięknie halitoza. I są takie leki, proszę Państwa, apteka, które leczą zespół niesmokojnych nóg, halitozę, no i inne tego typu rzeczy. No on w naturalny sposób niweluje ten zapach. Opuncja wigowa, to jest jeden z moich ulubionych owoców, ponieważ trzeba się nieźle namęczyć, żeby zjeść, można się nieźle pobudzić, ale to jest owoc, który ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwwirusowe, antyoksydacyjne i neuroprotekcyjne, co jest istotne, bo właśnie żeby te metale ciężkie, które są uwalniane, toksyny i wirusy, które mają działanie neurotropowe, żeby je zniwelować, warto mieć coś, co będzie miało to działanie neuroprotekcyjne, czyli chroniące umysł. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że z kwestii opuncji figowej jest produkowany najdroższy olej na świecie, po którym kobieta, jeżeli sobie wetrze twarz, to jest 30 lat młodsza. Także nie zalecamy mniej niż 30 roku życia, bo może się cofnąć tam w czasie za bardzo. Proszę Państwa, i on kosztuje w hurcie, proszę Państwa, na roku, gdzie najwięcej się produkuje, 1000 euro za litr, proszę Państwa, a żeby produkować 1 litr, trzeba 4 tony tych owoców wyekstrahować. To jest to tak na marginesie. Proszę Państwa, jedno z ziół, które ja długo się do tego zioła przymierzałem, czyli migdałecznik rybułowic. Kwas krebularowy, który jest zawarty w migdałeczniku, działa immunosupresyjnie i może być zastosowany w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Ja będę o tym mówił w czasie mojej prelekcji o boreliozie i chorobach okleszczowych. Akurat tutaj to nie jest istotne przy pasożytach, więc nie będę tego wątku dalej rozwijał, proszę Państwa. Migdałecznik hamuje rozwój bakterii, co jak wspomniałem wcześniej, jest niesłychanie istotne przy odrobaczaniu i też jest istotne w profilaktyce później, dlatego że on, pani profesor wczoraj użyła tego pięknego terminu, który gdzieś mi umknął ostatni, eubioza, czyli ten idealny skład chlorki jelitowej. Właśnie migdałecznik u pacjentów, którzy mają dysbiozę, on bardzo jak gdyby faworyzuje te nasze dobre bakterie, nie jest miły dla tych niedobrych bakterii. I proszę Państwa, ostatnio zauważam i tak się zastanawiam, czy to nie jest... Zauważam, że bardzo dużo moich pacjentów, zarówno dzieci, jak i dorosłych, ma SIBO. I to jest nadmierny przerost fizjologicznej flory przewodu pokarmowego, czyli za dużo dobrych bakterii. Ich nie ma być za dużo, ich ma być odpowiednia ilość. Ale jak ludzie żyją na potęgę, te probiotyki, no to wtedy sobie budują to SIBO. Jak to się kończy? W tym momencie, jak rozmawiałem z panią profesor Polubacz, mówi: pani profesor, czy pani zna jakieś metody leczenia olejkami działań SIBO? Ona mówi: nie. Nie ma na razie, nie były takie dobre badania. Jeżeli chodzi o dysbiozę, mam ludzi, że mają SIBO, nie. W tym momencie pacjent dostaje ciężką chemię, bo tak się leczy SIBO. A ja bym chciał, żeby tego nie było. I ja wiem już, bo u części pacjentów SIBO wypróbowałem UWB i naprawdę ona nieźle działa. Ona potrafi sobie tam radzić. Tu są wymienione te wszystkie bakterie, na które działa migdałecznik
Chebułowiec, proszę Państwa, i to jest naprawdę warte spróbowania, bo ryzyko jest naprawdę niewielkie, że coś mi się stanie. Ja to stosuję zwykle przez półtora miesiąca i patrzę, co się dzieje. U wielu pacjentów być może działa na Helicobacter, ale nie mam żadnych naukowych danych, więc nie potrafię Państwu powiedzieć. On też wykazuje aktywność inhibicyjną wobec cytrykowy ton, kandydat Bikans, kandydat Labrata i kandydat Brusseli, czyli te grzyby, które nie są naszymi przyjaciółmi, zwłaszcza jeżeli przerastają, mam na myśli kandydat Bikans, bo tak jak mówię, ona jest potrzebna. Dążenie do wybycia jej jest błędne. Matka natura nie znosi pustki. I proszę Państwa, jeżeli wybijecie kandydę, może coś przyjść gorszego na to miejsce, także naprawdę trzeba z tym bardzo, bardzo uważać. Proszę Państwa, jednym z takich moich zmor, nie tylko moich, tylko dla generalnie lekarzy zajmujących się leczeniem przewlekłych infekcji, jest wirus EBV, czyli Epstein-Barr. On jest w tej chwili obarczany odpowiedzialność w bardzo wielu przewlekłych stanach chorobowych. Później wirus CMV, HSV1, HSV2, wirus herpes warcera zoster, czyli ten, który wywołuje ospę wieczną i typu pasiec, i wirus HIV1. On też działa, są publikacje na ten temat, że migdałecznik chybułowic działa hamująco na te wirusy. Hamująco to nie znaczy, że on je eradykuje, czyli wybija to, bo działa hamująco, ale to już jest coś, jeżeli działa hamująco na te wirusy, które nie są relatywnie proste w leczeniu. On działa też podtrumająco, hematoprotekcyjnie i antyoksydacyjnie. Nie muszę Państwu tłumaczyć, to jest bardzo istotne. Dieta nasza codzienna nie zawiera zbyt wielu substancji, które pozwalają nam zapewnić takie efekty w naszym organizmie. Pylica roczna. To jest jedna z moich ulubionych roślin leczniczych. Szkodnik w tym, że część ludzi jest uczulonych, a na szczęście jest to niewielki odsetek. Pylica roczna, proszę Państwa, ma działanie przeciwbakteryjne, w tym przeciwkrętkowe. To jest Artemisia annua po łacinie. Proszę Państwa, i ma działanie też przeciwwirusowe. I pylica roczna jest na tyle interesującą rośliną, że ona ma też działanie przeciwmalaryczne. Jeżeli Państwo zwróciliście uwagę, w 2015 roku przyznano Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii właśnie za odkrycie jednego ze składników artemisinina, UU2, taka chińska, właściwie ona nie jest lekarzem, ona jest biologiem czy mikrobiologiem, ona odkryła i do dzisiaj artemisinina jest jednym ze składników stosowanych w Afryce i w Azji, tej trójcy przeciwko malarii. Mnie ciekawa zaciekawiła o tyle, oprócz tego, że działa na wiele pasożytów, wirusów i bakterii, że ona działa na malarii. Proszę Państwa, malaria bardzo do niedawna było takie powszechne przekonanie, że malaria jest to tylko choroba psów. Jak Państwo wiecie, jeżeli psa trzy razy dopadnie kresz, za trzecim razem babesioza, na łono Abrahama się go się przenosi pies. Natomiast ludzie też chorują na babesiozę. Proszę Państwa, ja o tym szerzej będę mówił, jak będę mówił o tych chorobach oddeszczowych, ale właśnie ta pylica roczna, która zawiera jeden z tych składników, jest artemisinina, jest bardzo wskazana w leczeniu malarii jako dodatek w przypadku babesiozy, jeżeli leczycie tą babesiozę tylko i wyłącznie ziołami, bo chemia jest bardzo ciężka przy babesiozie, to wtedy proszę pamiętać o tej pylicy rocznej. Ma też działanie przeciwnowotworowe. Jest całkiem dużo prac na ten temat, dlatego że ona ma działanie immunomodulacyjne, więc warto pamiętać. Artemisia annua, pylica roczna. Ona też wykazuje szerokie działanie przeciwko dermatofitom, grzybom atakującym skórę, włosy, paznokcie. Dermatofity to są grzyby, które atakują głównie skórę, ale też włosy i paznokcie. Proszę Państwa, co jest ciekawe, że preparaty z całej rośliny, takie jakie są właśnie u wewie, wykazują znacznie szersze spektrum działania niż sama wyizolowana z niej artemisinina. Wczoraj pani profesor Marek o tym mówiła, że my przez jakiś czas tak się fascynowaliśmy. Wyciągamy z tej kurkumy, kurkuminę, tutaj wyciągamy artemisininę, tutaj jakieś fitoncydy i tak dalej. Okazuje się, że to nie przez przypadek matka natura tak skonstruowała te rośliny, żeby ta pełnia, tak jak w przypadku konopi, których jestem wielkim pasjonatem, mówię oczywiście bez o konopiach bez THC. Z THC na razie nie mówię, bo są nielegalne. Jest to lek i o co się okazuje, proszę Państwa, że sam olejek CBD, CBD fajnie działa, ale jak jest CBG, CBC, CBK i tak dalej, plus tam jeszcze inne, to jeszcze lepiej działa. Czyli to nie jest przypadek, że roślina wykreowała jakąś tam mieszankę. Można stosować te wyciągi pojedyncze, ale lepiej. I tutaj akurat jest właśnie wyciąg z całej rośliny, co jest bardzo istotne. Ona też, co jest dla mnie bardzo ważne przy odrobaczaniu i w przypadku leczenia tych chorób odkreszczowych, proszę Państwa, że ona oddziałuje na endotoksyny, wiąże i w związku z tym ona łagodzi te efekty związane
związane są umierami, czy to są pasożyty, czy to są wirusy, bakterie, czy to są pierwotniaki, tam zmniejsza się te objawy uboczne leczenia. Nie leku, tak jak mówiłem wcześniej, znacznie się zmniejszają, jeżeli stosujemy równolegle pylicę roczną. Owoc melonowca. On znajduje zastosowanie w leczeniu chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego. Tak jak wisnica, włosogłówczyca, owsica. On jest bardzo często stosowany, szczególnie w krajach basenu Morza Śródziemnego. Uważa się, że tam papaja, melonowic i tak dalej, że tym można większość wyjaśnić pasożytów. Nie jest to do końca prawda, ale można próbować. Łagodzi też dyspepsję, która zdarza się przed odpodrowaczami i może być stosowany ze skłonem przewlekłego zmęczenia. Praktycznie każdy pacjent, który ma przewlekłą chorobę pasożytniczą, on będzie miał zespół przewlekłego zmęczenia. Dlatego owoc melonowca jest tu bardzo ważny, podobnie jak każdy pacjent z boreliozą. Czarnuszka sierna, nie muszę Państwa przekonywać, bardzo znane, cenione zioło od tysięcy lat, ma działanie przeciwpasożytniczo, działa na kwaśnicę, oblęce, pierwotniaki, hamuje stany zapalne, działa przeciwbólowo, przeciwalergicznie, hamuje procesy autoagresji immunologicznej, wspomaga detoksykację jakowe komórki, czyli ma wszystkie cechy, którego pożądamy zarówno od preparatu, który stosujemy w czasie odrobaczania, jak i profilaktycznie po odrobaczaniu jako taką prewencję, proszę Państwa. Tymianek. Czyli dowiedziałam wczoraj ulubione zioło pani profesor Mann, ma działanie fungistatyczne, wpływa na amidę i kryptokokusa. Fungistatycznie znaczy, że hamuje ich przerost, nie że jak mówię, a generalnie o to chodzi, może kryptokokus nam do niczego nie jest potrzebna, ale amida, jak mówię, w niewielkiej ilości jest potrzebna. I co ciekawe, działa zarówno w przewodzie korowym, jak i w drogach oddechowych. Działa przeciwpasożytniczo na kwaśnicę, czyli przy gasience, obleńce, czyli te wszystkie w kształcie spaghetti. Nie chcę nas pobrzydzać tego dania. I na pierwotniaki podobno działa skutecznie. Jest taka praca prowadzona w tej chwili w Kanadzie na tego rejca dwunastniczego. Podobno jest wyjątkowo skuteczna. Tymianek jest na tego rejca. Proszę Państwa, pierwiastki, które są przydatne w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób pasożytniczych pierwotniaczych, to jest cynk i krzem. Udowodniono zarówno cynk i krzem, którego nam brakuje w diecie bardzo, działają bardzo korzystnie, bo działają prewencyjnie. Były takie kaukaskie plemiona opisywane, gdzie jest bardzo, bardzo dużo krzemu w wodzie pitnej, tam jest mniej pasożytów albo ekspresja tych pasożytów jest mniejsza. Podobnie jest z cynkiem. Jeżeli to jest w preparacie, no to jest bardzo pożądane. Proszę Państwa, to piękne stworzonko to jest Giardia lamblia. Jest to pierwotniak jelitowy, więc nie pasożyt, tylko pierwotniak pasożytniczy. Giardia lamblia tak naprawdę występuje bardzo, bardzo często, proszę Państwa. Ona nie zawsze daje objawy. To akurat jest z takiej firmy, proszę Państwa, taka firma wpadła na pomysł, że jeżeli człowiek śpi z maskotką, która jest odpowiedzialna za jego chorobę, to on oswaja tą chorobę, to wpływa korzystnie na jego psychikę. Ja sobie nie wyobrażam, żebym się spał sobie z podkówkiem w kształcie wirusa HIV albo z krękiem prawym odpowiedzialnym za sepsis albo z, prawda, albo na ludzko tych jest różnych. Jest też, ja w gabinecie mam nasięca ustrojonego, mam toksoplazmę gąbki i parę innych. Proszę Państwa, dlaczego ja mówię o tej, o Giardii lamblii? Dlatego mówię o Giardii lamblii, dlatego że to jest niedoceniany pierwotniak, podobnie chorobotwórczy, podobnie jak owsik ludzki. On daje bardzo, bardzo dużo objawów, które niestety nie są kojarzone z chorobą pasożytniczą, z chorobą pierwotniaczą. Jeżeli mamy bardzo dużo tego pierwotniaka, bo jeżeli jesteśmy wrażliwi na tego pierwotniaka, on może doprowadzić, proszę Państwa, do zmian w zakresie kostów jelitowych i to wygląda jak tak. Co ten obraz stanowi, co to jest? Cerniakia. To nie jest cerniakia. To jest przewlekłe zakażenie Giardią lamblią. Wygląda to dokładnie tak samo. Jeżeli zrobimy pacjentowi badania serologiczne, jeżeli zrobimy badania genetyczne, jeżeli jest taki obraz, pacjenta skazujemy celiakia do końca życia nitrosputenowa, zaczynamy sprawdzić, czy nie ma lamblii. Jeżeli to jest lamblia, jeżeli my to lamblię wyeliminujemy, jeżeli doprowadzimy do eradykacji lamblii, w tym momencie, proszę Państwa, po 6 tygodniach powinny się odbywać kosmy jelitowe. Czyli co? Nie było żadnej celiaki. My mieliśmy bardzo dużo takich pacjentów. Mam nadzieję, że nam się to uda opisać. I właśnie ta prewencja jest bardzo ważna. Ja zawsze mówię, też często jeżdżę na zjazdy, które, proszę Państwa, organizują dietetycy. Tam też jest taka polaryzacja, lekarze są przedstawiani, prawda, że leczą tylko objawy. Natomiast ja się z tym do końca nie zgodzę. Proszę Państwa, bo co robią dietetycy? Oni robią tak zwane panele nietolerancji, alergii pokarmowych i tak dalej. Oczywiście, że one wyjdą, dlatego że będą nietolerancje. Będą alergie, dlatego że tutaj nie ma kostów jelitowych, ale
zapłaci dużo pieniędzy, później będzie się zbudował do końca życia. Sprawdźcie, czy on nie ma lamy. To jest prosty test. Prosty test zrobić. Co nam nie leczymy, sprawdzamy. A nie pas mi robi na ura, aleluja i do przodu, robimy mu testy nietolerancji pokarmowych, wydajemy sto pieniędzy, ustawiamy mu schemat leczenia i tak do końca życia mamy wyjechać. Proszę Państwa, lamy, proszę o tym pamiętać. Naprawdę bardzo często występujący pakowiec, on rzadko daje aż takie zmiany, ale daje. Ja widywałem takie u naszych pacjentów zmiany i ci pacjenci nic rozpoznają. Celiakia, nie ukrywam, że w momencie mogę leczyć kogoś z celiaki. Jest niemożliwe, ale z takiej celiaki jest możliwe, bo za tym stała lamia. Proszę Państwa, chciałbym podsumować. Wspomaganie leczenia chorób pasożytniczych pierwotniaczy preparatami ziołowymi pozwala w większości przypadków poprawić skuteczność leczenia i znaczną poprawę się złagodzenia wielu objawów i zwiększa bezpieczeństwo leczenia. I profilaktyka preparatami ziołowymi też jest bardzo wskazane, bo nie można tego chemicznie brać czyścimy chlebów ziołowych. Kolejna rzecz bardzo ważna. Stosowanie preparatów ziołowych zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów bocznych leczenia standardowego. I nieważne, czy to stosujemy leki ziołowe, czy stosujemy leki alopatyczne. Kolejna. Upowszechnianie wiedzy na temat możliwości wspomagania leczenia chorób pasożytniczych i pierwotniaczych preparatami ziołowymi powinno doprowadzić do budowania świadomości pacjentów i w konsekwencji zwiększać skuteczność leczenia tych chorób. I teraz Państwa, ja mogę opowiadać, ale Wy też musicie to wiedzę krzewić, to co ja powiedziałem Państwu, że warto łączyć te dwie rzeczy. Jedno drugiemu nie zaprzecza. Naprawdę to, co powiedziała Pani Profesor Mam, ja byłem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Nie ma sensu, jest tylko jedna medycyna, ta, która pomaga. A nie dzielenie jej na jakieś gałęzie, nie ma niewielki sens. Ta, która pomaga. Jak to mówi stare przysłowie Huna, które ma 5000 lat, skuteczność jest miała. Bardzo dziękuję.